tak waliło kaczką, że daj tacy spokój. Dobrze, że ja wczoraj dziecku kupiłam kurtki za 20 zł w promocji. Robimy domowe żelki na herbacie owocowej. Hej, dzień dobry moi drodzy. Witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jest niedziela, jest zimno. Jutro luz, wtorek 26 i od wtorku nawet do połowy sierpnia po 30 parę może być. Także no dobrze, że sierpień dopisuje. No i buszowałam u Pauli. Ostatnio zapomniałam sobie przetestować tą maskarę z Maybelline. O Jezu, wszystko mi tu leci. Tom. Paula mówiła, że nie jest z niej zadowolona. Silikonowa? A, ona jest jeszcze taka mokra. Ja też często, nawet maskarę, którą bardzo lubię, to jak jest świeża, to jej nienawidzę. I jak sobie chwilę podeschnie, to ją kocham nad życie. Jak byłam nastolatką, to człowiek popełniał różne głupie rzeczy. Między innymi to, że paliłam papierosy, potem długo paliłam te papierosy. Więc jak oglądają mnie jacyś młodzi ludzie, to nie palcie, bo myślicie, że to jest fajne, to nie jest fajne. I na przykład, no to mi się trochę podbijało, zaraz sobie to wytrę. I na przykład mam chrypę. I na przykład jak paliłam fajki, to, ja już kiedyś to opowiadałam, z tej strony przypaliłam sobie pół rzęs, brwi i tu trochę włosów, nie? Tak waliło kaczką, że daj tacy spokój. I wiecie, że od tamtej pory, na tym oku, te rzęsy tu, gdzie mi się przypaliły, one mi rosną krótsze niż na tym oku. I tu mam je mniej gęste niż na tym oku. Coś strasznego. Taki lichy ten tusz. Naprawdę. Ja tu szału nie widzę. Jeszcze mi tu pozlepiało mi te rzęsy. Ja nie lubię takich pająków. Dobra, idę się powycierać. I chciałam przebuszować sobie u Pauli. I Paula sobie, jak widzicie, kupiła... No tym nie używała, ale widzę, że to jest używane. Ten Fit Me. Ja kiedyś podkłady z tego... Znaczy ja nawet mam ten jeden podkład z tego. I że teraz taki szał w internecie też na tu jest. Nie wiem, nie używałam tego. Używałam coś innego. Otwieram magiczną szafkę. I użyłam to. I to było git. I w sumie tylko to. Dzisiaj w ogóle nic nie... Ja dzisiaj nic nie używałam tu, bo tu nic nie ma takich. No. A, i Paula, to sprawdzam sobie na ręku. Paula sobie ten filtr 50 i rzeczywiście. Jaka plastelina, daj ta se spokój. Nie. Nie. Też nie. Czekajcie, muszę te gałę sobie tu wylizać teraz patyczkiem. Zaraz wam powiem, jaka jest pogoda. Jest naprawdę zimno. Jest zimno. Jeny. Jak zimno. Idę po spodnie. Bo kupiłam sobie przecież wczoraj Barbie. I kupiłam sobie różowe spodenki. I zaraz się okaże, czy te spodenki są przymałowe. Zawsze jak tu stoję na tym parkingu, to nie wiem, z której strony się zostawiło samochód. Nie wiem dlaczego. Zawsze mam takie jakieś wełpie. Jak ostatnim razem zostawiłam samochód zaparkowany. Idę po te spodnie, bo one są różowe, a ja teraz mam zielone i wyglądam jak ubrana z takiego cyrku, nie? Znaczy ja nie muszę być tak ubrana, żeby zachowywać i wyglądać jak z cyrku. O, to są zwykłe dresiki za 14 zł na przecenie w Sensai. I ja wiem, to trzeba wyprać, nie? Ale nie wyprałam. Jak chcecie być takie piękne jak ja, to nie pieszcie. Nie no, myślę, że od razu nie umrę, co? No ale tu się nie masz czego śmiać, tylko pieszcie. Przed pierwszym użyciem trzeba wyprać, bo naprawdę to jak sobie poglądacie te filmy, w których możecie sobie zobaczyć, co tam jest w tych ciuchach, to aż za łeb można się złapać. Zostawiłam sobie kulturalnie drzwi. A teraz je zamknę. No dobre są. Paula, czy ty się cieszysz? Że idziesz z luzową landrynką do kina? Bardzo, nie? Masz rację. Milczenie jest złotem. Laura się ubiera... Pokaż co... Tak, bardzo dobrze. Ćwiczymy samo ubieranie cały czas. No dobra, jest chłodniej, no bo z 29 zrobiło się te 22, ale to nie ma stękania, tylko tak miało być. I jest tak... Tu.
już, no. Idziemy do kina na Barba Papę. Ty co, na Barabasza idziesz? Tata idzie na Barabasza. A ja na Bar na Papę. A, Paula idzie na Bar na Papę. I teraz tak, ja idę po popcorn Nicole. Paula idzie z nią na automaty wrzucić pieniążki, a dziadek idzie bilety kupić. Każdy ma jakieś zdanie. Paula wybrała najmniejszą kwotę. A babcia dała na kolej popcorn. Tak. Babci nie ma dzisiaj, dzisiaj nieobecna. Idziemy. Tak, bo babcia to dzisiaj padła, wiecie? A właśnie, to jest bardzo istotne. Jest duszno. Dlatego już jestem na krótki. Co? Co mam krzyczeć? Jak na numer 3. Wyżej, o teraz. Najważniejszy numerek był, wiesz? Tak. Ja nie lubię tego. Nic już nie smakuje ten pierwszy. No rozumiecie to? Zawsze braliśmy ten solony. Idziemy tam. Idziemy sobie kupić wysokie. Nie, ja tam idziemy sobie kupić. Chcesz iść po karton i ten z góry wyszesypiemy? No bo od góry jest karmel zrobiony. A pod spodem jest... Ja nie rozumiem. Koli. Jak można nie lubić karmelowego? Nie, nie. Daj mi coli. Biegniemy do samochodu. Dobrze, że ja wczoraj dziecko kupiłam kurtki za 20 zł w promocji. O, szybko, lecimy. Pada zimno. Jemy. Dzisiaj nam się nie udało nic wygrać. Mamy nagrodę pocieszenia i balona. Ale nie o to chodzi. Fajnie jest w kinie po prostu, nie? Ej, który dzień jest? 28 lipca? Tak. No wszyscy. Grzej samochód. Ja nawet nie wiem, tata, czy ty nie przyniesiesz jedzenia do samochodu. My już tu będziemy jedli. Ej, w ogóle są jakieś wichury. Jest 17 stopni. Miał być 21. Nie zgadzam się z tym. I takie mam przemyślenie odnośnie tego popcornu, że mogliby zrobić na przykład takie wytrawne. Paprykowy, serowy. Też by było fajnie, nie? Bo my chodzimy do kina Helios tutaj w Koninie, więc na przykład no tu w tym kinie to tylko jest zwykły solony i karmel. No mi na przykład ten karmel smakuje. Fajny jest. A ten karmelowy to jest taki podobny do tego z tych cukierków Wertels. Fajny jest. Dobry jest. Powiedzcie, że też lubicie karmelowy. Widzicie, jakie czarne chmury? Czarne chmury! Jesteśmy, jemy śniadanie. Pani kochana jest tutaj, przywitasz się? Nie, pani kochana się nie przywita. Jezu, co to za bluza, co to za poduszka? Dzisiaj mam czarną i sobie tak zrobiłam mniej, bo nie mam mleczka. A na śniadanie dzisiaj sobie wyczarowałam dwa jaja. Przesmażyłam wcześniej trochę startej cukinii, wrzuciłam sobie pomidorki. Doprawiłam to tą przyprawą taką, która jest gotowa. Sól, pieprz, czosnek i tam mam chyba natkę pietruszki. I do tego jest posypane tymi ziółkami i wbiłam dwa jajka po prostu bez mieszania, one się zrobiły. Posypałam tymi ziółkami z ryneczku i proszę bardzo, śniadanie jak talala. Czy pani chce? Mogę spróbować burger, to? A, to chcesz z posypką? No, wiecie jak to jest. Raz dziecko zje u siebie bez posypki, a jak posypiesz jej, to tam nie zje, a tu chce, nie? Dobra, nie? Możesz jeść, proszę bardzo. Częstusia? Ja jajko też tam. O matko Ryszard! Rysiu, też... Rysiu, co ty tu chciałeś? Rysiu to tam udaje, że chce, wiesz? Chciałam powiedzieć, że jak z Paulą oglądałam film znowu, znowu taki psychiczny. Jak lubicie klimat filmu Piła, to będzie dla was. Nieuchwytny. I wczoraj mówiłam o tym Pauli, że my od choroby światowej, znowu nie mówię nazwy głośno, bo nadal internet jest wrażliwy, to nie oglądamy telewizji. Ale w ogóle, tak to jeszcze oglądaliśmy jakieś tam programy w telewizji, ja nie mówię teraz o wiadomościach, nie? Wiadomości czytam na bieżąco, no patrzę co się też dzieje w świecie, ale robię to przez internet. Widzę właśnie. Ryszard ci tłucze z narzeczoną. A co oni się kłócą? Zdrowie, patrzcie na nich. Nie wiadomo o co chodzi, nie?
Narzeczeńska sprzeczka. I my, jak Boga kocham, od 3,5, no 3,5 roku będzie, jak, jeżeli coś oglądamy, to są różne platformy. Wiecie, zaczynając od Netflixa i te Prime Video i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Robimy domowe żelki na herbacie owocowej. Ja nagrywam też shortsa z tego, więc się nie zdziwcie, jak będą też przepisy, te, które są we vlogu, będą też w shortsach. Też tak będę teraz robiła, także... No to Jezu, no będziecie widzieli, co będzie publikowane. I ja sobie zrobiłam to z tej herbaty, którą macie w informacji pod filmem. To jest moja ulubiona herbata owocowa. Ona jest sprzedawana na saszetki. I chodzi o to, że jak zrobimy z herbaty, żeby ona była, wiecie, taka bardzo esencjonalna i bardzo aromatyczna. I ja zrobiłam to na 100, nie, w sumie na tą szklankę. To było 200 ml wody, tą herbatę. I ona jest właśnie w takiej saszetce, ona się tak parzy. No. I ja osłodziłam to sobie na oko erytrolem. No możecie osłodzić czym chcecie, no ktoś chce, to może sobie osłodzić zwykłym cukrem, miodem, innym słodzidłem, jakie uważacie, jakie używacie aktualnie. I chyba mi tu wpadła pestka. No pewnie, że mi tu wpadła pestka. I ja do tego dałam sobie 2 czubate łyżeczki żelatyny z tym erytrolem. I ja nie mówiłam, czy dawałam sok z cytryny, dałam sobie pół wyciśniętej tej. Boże, no matko, no połówkę soku z cytryny, ja się wysłowić nie mogę. I po prostu jak sobie to osłodzicie i spróbujecie, to tak jakbyście wiedzieli, czy taką żelkę byście chcieli już zjeść, czy nie. Rozumiecie? Na oko. To musicie wszystko rozpuścić, jak jest ciepłe. No nie musi być bardzo gorące, ale jak jest ciepłe, żeby to się wszystko rozpuściło. I ja kupiłam w Deals. Szkoda, że to nie jest silikonowe, nie? No ale na pierwsze sobie wypróbujemy taką do lodu. Foremka do lodu. I będę zalewać. Zobaczę, ile mi z tego wyjdzie. Dobra, wyszło mi takie coś i widzę tą pestkę. I co ja z tą łyżeczką zrobiłam? I widzę tą pestkę. Czy jedna żelka by była z niespodzianką. Chodź, no tu pesteczko. I teraz wkładamy to sobie do lodówki, do zimnego, żeby się zrobiły żelki. On mówi, że nie, ale ja wam pokażę. To jest właśnie ta herbata. I kto tutaj jest, to wie, że ja od lat ją wam serdecznie polecam, bo ją bardzo lubię. Także macie link w informacji pod filmem. Ryszard, co to za zebranie jest? Z tylko herbata. Czubki 2. Nie, Mir mówi, że nie. Próba żelek. Próbujemy? Tak, żelki. Próbuj. Próbuję. Jakie to są żelki? Żeletkowe. Ale by źle. Dobrze zrobiłam? Nawet dziecko chce. Nawet twoje dziecko chce? Co czy chce? Misiu? Nie. Dobre. Dobre. Dobra. Żelki można zrobić z różnych rzeczy. Z wyciskanych świeżych owoców. Ale z herbaty też są pyszne, nie? A co to jest takie? Z herbatki. Z herbatki. No, naprawdę. I takie dobre. Owocowej. Dobre. Naprawdę dobre. A może tak wciągnąć to? Patrz. Od razu wy też wiecie i ja też to wiem, ale powiem to jeszcze głośno, żeby do tego była forma silikonowa, bo wtedy łatwo jest po prostu to wydusić. A ja kupiłam taką sztywniejszą i po prostu nożykiem każdy wykroiłam i takie mamy. O. Nie zmienia to faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry i zapraszamy na jutro. Do zobaczenia. Cześć. A was zachęcamy do zrobienia sobie domowych żelek. Tak? No zobaczcie, jak idzie. Jedno za drugim. Jedno za drugim. Up and hit the road. I just got an awesome vibe, striking the wind up. Oh.